Master of War presents. Witam bardzo serdecznie w takim bonusowym nagraniu z Hitmana Absolution. Dlaczego bonusowym? No dlatego, że pozostałe wcześniejsze były nagrane w języku angielskim, a teraz mam taki jeden materiał. Chciałem do niego dorobić komentarz w języku polskim. I zachęcam bardzo do oglądania. Przed Wami misja 9, Golenie Lenego. I to od razu rzucamy się na część drugą, bo część pierwsza była nagrana wcześniej. Tak oto zaczyna się ta właśnie misja. W poprzednim fragmencie tej misji mieliśmy do załatwienia część gangu Lenego. I tam może ktoś oglądał gameplay, który nagrywałem nawet bez komentarza, taki po prostu o... Tutaj pamiętajcie, weźcie sobie młotek na drogę. Tak właśnie zwabiłem przeciwnika, poszedłem tu. No i właśnie w poprzednim nagraniu było to bez komentarza nagranie, w którym dokonałem swoistej rzeźni na ulicy i dlatego dostałem niskie punktacje, a tutaj pokażę, jak zdobyć tytuł Silent Assassin, czyli Cichy Zabójca na poziomie trudności Expert. Tu zwabię, znaczy odwrócę uwagę tych o właśnie policjantów, bo trudno byłoby mi przejść inaczej. Jak na razie nie musimy nikogo zabijać. A zrobię tutaj taki mały trik, to znaczy spróbuję tutaj ściągnąć jednego z policjantów. Wezmę sobie, znaczy wziąłem już siekierkę, którą rzucę o mur. Tak, i teraz któryś z nich na pewno tu przyjdzie, bo odwrócenie później uwagi obydwu naraz byłoby prawie niemożliwe. A muszę wejść do środka. Chciałem to zrobić właśnie tutaj dołem. Przy okazji strój właśnie policjanta mi się bardzo przyda, więc właśnie najpierw schowam ciało, żeby przypadkiem nikt go nie zauważył. No, jakiś motylek mi tam fruwa. No i dobra, teraz bierzemy przebranie. No, okej. Dobra, to tak właśnie wyposażeni. Musimy sobie jeszcze wziąć coś do rzucania. W moim przypadku to była siekiera. No i tutaj odwrócę uwagę tego drugiego strażnika, żeby wejść. No, on zaraz zareaguje. Tak właśnie mówi, że idzie zbadać sytuację. Dobra, no to ruszamy, idziemy. Wchodzę do środka. No i teraz obserwujcie, co się tu będzie działo. Tu są takie butelki i taka puszka, w której znajduje się płyn do podpalania ognia w grillu. Znaczy tam na grillu, jak ktoś uważa. I właśnie tutaj jest taka możliwość, żeby podmienić tą puszkę na taki bardziej wybuchowy środek. Zresztą tą metodę właśnie wykorzystam, ale tutaj wchodzimy sobie tylnym wejściem i proszę bardzo, tu mamy przebranie fryzjera. Tego stroju nikt inny na mapie nie ma, a w tym właśnie przebraniu możemy pozwolić sobie na wszystko. To znaczy możemy wejść gdziekolwiek chcemy, właśnie dlatego z tego stroju będę korzystał. No i tak, tutaj Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, z której niestety nie skorzystam później. No ale gdyby ktoś chciał, to można oczywiście. Po pierwsze coś sobie lekkiego do rzucania wezmę. Butelka będzie w sam raz. Może się przydać. Z racji tego, że jest już po drodze, to niech będzie. No i tutaj porozglądam się po okolicy, bo no teraz mamy taką możliwość po prostu. Dobra, no i wchodzę sobie do tych pokoików, jak widzicie. Tu jest jeszcze takie wejście przez okno, można było z dołu tam się dostać. Oj, tu były takie środki usypiające, czy coś tam. To są środki, które możemy dorzucić do pizzy, która się znajduje na... No dosłownie teraz pode mną jakoś.
to może właśnie załagodzić sprawę jednego z przeciwników, których chcę załatwić. Ale to akurat no, może być trochę ryzykowne w razie, gdyby ktoś zauważył, że podsypujemy coś do pizzy, a wcale nie chcemy mieć świadków żadnych. O proszę, tu właśnie jeden z tych gangsterów sobie tam chodzi. On czasami jej smakuje. No i to jest właśnie jedna z metod na niego, żeby właśnie go tak otruć, ale no szczerze powiem, że wolałem przetestować coś innego. Znaczy, to by też było dobre, ale nie chciałem tu ryzykować utratą, że tak powiem, dobrego wizerunku. Dobra. No i teraz tak. Teraz wziąłem, jak widzieliście... A tu sobie odkręcę gaz, niech będzie. Przecież to nie ja płacę za niego. Gaz jest dobry w razie, gdyby trzeba było udusić kogoś. Tak, wziąłem sobie wcześniej, jak widzieliście, taką czerwoną puszkę. W niej są środki takie zapalające, które jak się dorzuci do ognia, to po prostu no, takie płomienie spowodują, że szok. Zatem właśnie idę tu, wracam. O, i tu jest puszka, teraz można podmienić. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tu chodzi jeden z facetów wysyłanych przez tych gangsterów. Oni sobie grilla robią. Jeden z nich tutaj... jakiś obsługujący chodzi. No i co jakiś czas bierze ten środek do zapalania, żeby wzniecić ogień. Z racji tego, że no, że mogłem im taki numer zrobić, to właśnie z tego skorzystam. A tutaj widzieliście sobie kuśka Leni. No i niech on sobie idzie. Tak, on idzie teraz prosto do salonu fryzjerskiego, gdzie możemy mu zrobić niezłe obcinanie. Ale to zostawię sobie na koniec. Co prawda on tam już idzie, ale tak naprawdę to wcale nie musimy go już teraz załatwiać. Najlepiej zostawić to na koniec. Wtedy będziemy mieli spokój. Tak, trzeba tu załatwić najpierw tych dwóch panów po drodze. No tu ogólnie ten policjant bardzo mi wygląda nieciekawie. To znaczy on jakoś nie chce się ruszyć stąd i dlatego później trzeba będzie się nim zająć. A teraz zauważcie, to znaczy zaraz zauważycie, że jeden właśnie z tych gangsterów, których mamy wyeliminować, zostanie właśnie zdjęty z racji tego, że właśnie podmieniłem im środek zapalający. No niestety nie pokażę wam efektów, jakie temu towarzyszą, co się dzieje, kiedy to użyją właśnie tego czegoś. No ale bynajmniej mamy sprawę załatwioną. Zobaczycie, że to działa ogólnie. Nikt nie jest nas w stanie wykryć, no chyba żeby ktoś zauważył, że podmieniamy coś, ale w tym wypadku mi się udało. Tam ogólnie jest mały ruch w tych piwnicach, więc tak to się ma. No i tutaj tak sobie obserwuję otoczenie, no, szukając jakiegoś wariantu, żeby odciągnąć tego policjanta, ale nic mi się tu nie udało zrobić jeszcze. Tak, właśnie pojawiła się informacja, że jeden Mason został wyeliminowany. Czyli jeden Mason, źle powiedziałem, oczywiście. Chodziło o to, że jeden z gangsterów imieniem Mason został zlikwidowany w sposób upozorowanego morderstwa. No i to tak ładnie się udało. No teraz pomimo tego, że jego ciało jest widoczne dla wszystkich, to i tak niczemu nie zagraża, bo najważniejsze jest to, że nikt nie widział, że to my go zabiliśmy. A to, że on tam teraz biedactwo zginął na oczach wszystkich, to jest już mniejszy problem. Zwłokami nie trzeba się przejmować. Na razie opuszczę to terytorium.
I tutaj pójdę dalej, bo tutaj jest jeszcze drugi z tych gangsterów. I właśnie tutaj można spróbować właśnie z dorzuceniem tych środków do pizzy. No widzicie, jest tu przycisk interakcji teraz, bo mam te środki. No ale no, tu jest trochę dużo świadków. Trzeba przyznać, że gdyby ktoś akurat spojrzał na mnie, no to już będzie wiedział, co jest grane. No, a na mapie widzę, że on tutaj jest, ten ktoś. To jest ten taki odwrócony teraz tyłem chyba. O właśnie, on tu idzie. Więc co ja zrobię? Zrobię szybką akcję. Proszę bardzo, Garota. Garota mi się przyda i tutaj go dopadłem. Tak, teraz go można sobie schować. Jakby był jakimś przedmiotem. To też było ładne zabójstwo, bo tutaj mieliśmy odkręcony gaz, tak się złożyło. I kiedy udusimy kogoś przy odkręconym gazie, to będzie świadczyło tylko o tym, że ten ktoś się no, zatruł gazem albo coś takiego. To też jest upozorowane morderstwo, inaczej mówiąc. To jest właśnie tu kolejna metoda. Więc dobrze nam się to udało. Mam już status cichego zabójcy, ale no, pozostał nam jeszcze jeden obiekt. Naszym celem jest jeszcze dopaść Lenego, który tutaj siedzi na fotelu i czeka na obsługę. Dobrze, że on siedzi i się nie rusza, ale większy problem jest w tym policjancie, który też się nie rusza. Więc tutaj wpadłem na pewien pomysł. Wziąłem sobie tam nóż kuchenny z pokoju obok. No i co ja zrobię? Co ja zrobię? Muszę jakoś odciągnąć tego policjanta. Tu jeden ze strażników sobie stoi, ale on chodzi w tej nazad, tak powiem. No to wziąłem sobie butelkę, żeby nie było. Znaczy, żeby było lepiej słyszalne, rzeczy mi rzucam. Oj, proszę. Rzucę butelkę tam. Teraz już nikt inny tego nie usłyszał, tylko ten policjant. I on właśnie idzie zbadać, co się stało. Więc ja mogę podejść i proszę bardzo, i tak oto zakończę tą sprawę. Bo tak, nie wiem, co by się stało, gdybym na oczach policjanta tu podszedł, ale chyba nic dobrego. Więc Lenego mamy załatwionego. Status płatnego zabójcy. Cichego zabójcy również mamy zagwarantowany. Tutaj statystyki końcowe ogólnie dobrze poszło. No, ta misja udała się nieźle, ale ogólnie, znaczy ta część tej misji akurat była niezła, ale ogólnie widzicie, że ta pierwsza część, za tą pierwszą część dostałem mało punktów z racji tego, że no, po prostu wolałem sobie zrobić rzeź niewiniątek na ulicy. Dobra, no to tyle. Tu możecie zobaczyć, co odblokowałem, a niewiele tego jest. No i żegnam się z wami. Pa, pa.